przywitajmy bohaterów pierwszego panelu konferencji. A są nimi! Natomiast z tym miejscem się wiążą fajne wspomnienia, bo ja tu tańczyłem w Tańcu z Gwiazdami kiedyś, więc mam ochotę kogoś zaprosić do... Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Słuchajcie, dzisiaj mamy 8 śmiałków i to właśnie oni powalczą o 1 000 000 złotych. Halo, halo panowie, ale to nie wszystko. Spokojnie. Oho. Jeszcze jest... No ja właśnie miałem pytać, bo coś tu się pojawiło. Coś tu się pojawiło. Pytywał wiewiór, co jeszcze, bo chyba mu mało, pomimo że 1 000 000 to i tak jest kupa kasy. Nikola, jakbym mógł cię prosić, wyjdę tu, pokażę naszym widzom i wam, drodzy zawodnicy, poza bańką, jeszcze jak się cieszy w ogóle, poza bańką... Nie ciesz się, tak nie ciesz. Poza bańką. Jeden śmiałek jest i reszta łebku worków dla mnie. Poza okrągłym 1 000 000, jeszcze od marki Royal Watch jest tutaj przewidziany za zwycięstwo taki oto piękny, specjalny chyba jak na złość, Rolex Datejust 41 mm. Piękny, srebrny zegarek, panowie. Także może być wasz. Co, cieszycie się? Ale jest tam gdzieś wygrawerowane fame czy coś? No sobie możesz zrobić, spokojnie. Tobie już się w dupę przewracało. Pierścień wiele lepszy, nie? Serio. Bo to wiesz, bo pierścień to jest, wiesz, fame, jest napisane oj tam, oj tam. Fame 20 i tak dalej. Zachowuje się Maksymilian, jakbyś już wygrał. To sobie można kupić, nie? Tobie już się w głowie chyba pokręciło. Pojebało się od hajsu. Szybko może... Masakra z tym wiewiórem. Dobrze, widzowie. Chyba fajnie, co? Zajebiście. Dobra, daj Wojtek na środek. Wojtek, daj na środek. Wojtek, daj tutaj ten zegarek. Tak, już kładę. To, a ja bym zaczął od ciebie, Tazy, wiesz co, bo jesteś takim czarnym koniem trochę. Wszedłeś tu bardzo znienacka, po tym jak jeden z uczestników no, zrezygnował, można powiedzieć. No i dobrze. Tak słyszałem. I zostałeś przywitany tak. Wiewiór powiedział, że nie należy ci się miejsce w tym turnieju. Szeliga, że no generalnie to masz więcej szczęścia niż rozumu, a Tańcula cię podsumował, kim on w ogóle kurwa jest. A kim jest Tańcula? Od tego zacznijmy, jak on się tu w ogóle dostał, z jakiegoś Lombardu czy skądś w ogóle, bo nawet sam nie wiedziałem skąd się wziął, z jakiegoś kurwa Lombardu czy kurwa skąd? Ja to jestem streamerem chociaż i działam w internecie, on to kurwa chuj wie. Przetłumaczy ktoś? Tak, ja mogę. Dawaj za dyma. Skąd ty się w ogóle wziąłeś w ogóle, bo ty się śmiałeś, że skąd ja się wziąłem. Ja jestem streamerem, działam, jakby mam swoją społeczność, a ty wziąłeś się z kurwa z jakiegoś Lombardu. Dziękuję, że mi się przedstawiłeś. Dziękuję, że mi się przedstawiłeś. Co? Mam? Dziękuję, że mi się podobało. Hola, nie z Lombardu. Mordo, ja mam 14 walk, kurwa. Nie z Lombardu. Ale skąd ty się wziąłeś? Jestem od początku, ja się tu urodziłem. Tak, urodziłeś się, chuja się tu urodziłeś. Też jakoś fartem trafiłeś. No ty się tak czepiesz, znowu nie wziąłeś tych lekarz na dole. Nie, po prostu. Kurwa, cały tym czepiesz. Ty się mnie powiedziałeś, że skąd ja się wziąłem, ale jestem streamerem akurat. Potem się co? I mi odpowiedziałeś, dziękuję. Bierzesz mikrofon, czy co? Nie, możesz mówić, śmiało. No to skąd ja się wziąłem, jestem streamerem jednak, więc skąd się tu wziąłem? On był w jakimś Lombardzie. No właśnie, bo ty strasznie umniejszasz tej grze aktorskiej, tak, Arka, że dla ciebie Lombard to jest nic. No kurczę, no nie wiem, to nie Lombard, to kurczę, no to ja działam w internecie bardziej, a Lombard to jakiś program telewizyjny, nawet nie wiem, kto to w ogóle ogląda, bo ja tego na pewno nie oglądam. Jak ktoś ogląda Lombard albo jakiś trudny... Jest tu ktoś, kto ogląda? No, 3 telekamery plus jedna złota telekamera. Pani się wyłoniła jedna. Mamy, słuchajcie... programami, gra aktorska, grą aktorską, programami, ale tutaj przyszliśmy walczyć, a dla mnie to, że ty się tu pojawiłeś zamiast Tomka Święcickiego jest
o wiele, wiele lepiej, ponieważ o wiele jesteś słabszym zawodnikiem i łatwiej będzie cię pokonać. Kto może wiedzieć, że słabszy, jak na ciebie widziałeś, jak walczy ogólnie? Widziałeś jedną walkę? Jedną walkę miałeś. No dobra, no może jedną, ale wiesz, Tomek jednak ten parterol, póki tam ogarnia, jest jednak silniejszy fizycznie, jak jest zbudowany był. Chuj ten fizykę w ogólnie, jestem biokiem, a chuj tą siłę fizyczną. No to się okaże, ale ty się rzucasz do tego, jaką się zajmuje grą aktorską. No nie ma to jak kłótnia, kurwa, to z jak za dymą. Poza właśnie walkami, a startu musimy się walczyć, a nie kurwa grę aktorską teatr tutaj robić, tylko się napierdalać, nie? Właśnie ja jestem wojownikiem, więc krew się poleje i nos nie będą łamać akurat u mnie. Dobrze, no się zobaczymy w takim razie. Nie ma siły ciosku, może jest duży. Ale słuchajcie, przerwijmy tą rozmowę, bo i tak nikt tego nie rozumie. Na chuj to w ogóle kontynuować. Ja rozumiem. Nie rozumiem akurat, nie musiałem. Miejmy nadzieję, że za to napisy. Rozumiem. Pod tym, ty. To jakieś napisy? Są jakieś napisy? Strasznie szydzisz, Alan, widzę z wymowy Tobiego. Alan to akurat też jest w tym klubie. Ale ja to powiem, że faktycznie ja go rozumiem. Swój swojego poznat. No na to wychodzi, stary. Ja skąd ja się wziąłem, moim zdaniem się lepiej od tanculi na pewno, więc na pewno będę lepszą na walkę niż ty. Alan myśli, że jesteś kozak, kopa w dupę i papa. No, słyszałeś? Tak będzie, tak będzie. Dobrze. Ja mam, mówię, miejmy nadzieję, że w drugiej rundzie to ciebie spotkam. Nie będzie mi tu pierdział. To masz chujową nadzieję. Ja mam nadzieję, że Tyburski wygra za dymą, bo chciałbym mu wpalić akurat, więc wolałbym Tyburskiego. No, kurwa, z tobą też z chęcią bym zabawił. Z tobie tak, możesz nadzieję mieć. To zobaczymy, kto jest lepszy. No to kurwa się szykuj. Jak nie trafimy na turnieju na siebie, to kurwa chcecie na kolejna gali, chłopie. Hmm? No dobra. Panowie, na turnieju, bo tutaj... Co zrobić? Co zrobić? Milion. No najebać po prostu. Lachę możesz mi ojebać. No lachę możesz ojebać, najwyżej. Wy tego nie widzieliście, słuchajcie widzowie, ale staliśmy na górze tutaj przed szatniami i Paweł Tyburski bardzo mocno spiął się z Tazim. Nie wiem, który to, czy to jeden, czy drugi, ja ich nie odróżniam ogólnie. Braciak, brat Piotrka. Braciak tam, Piotrka. Tam kurwa siedzi Pablo, tak sam tacy sami, kurwa, nas się ubierają podobnie, wyglądają podobnie, masakra to jest. Ale o co poszło, co to była za sytuacja, bo ja tylko słyszałem, jak tam jakaś pani krzyczy, ochrona. Wyjechał mi po prostu z bara, ja mu od razu automatycznie wyjechałem low kicka po prostu. Jeszcze przed walką, kurwa, jeszcze przed walką. Paweł tutaj siedzi na trybunach i mówi, że to ty pierwszy go uderzyłeś. Ja po prostu idę prosto, ty we mnie wszedłeś, kurwa. Tak samo teraz, kurwa, Piotrek. Ja, kurwa, stoję w miejscu, we mnie wchodzi i myśli, co, ja mam mu z drogiem schodzić w ogóle? Stoję w miejscu, gościu we mnie wchodzi. To tak, byś, kurwa, jechał samochodem, stoi znak i wjeżdżasz w znak i mówisz, kurwa, znak, no tu stoisz, kurwa, no kurwa. Ja stoję w miejscu, on we mnie wchodzi i mówi, no chuj stoisz, no kurwa. To ty kurwa w miejscu stoisz z rozwojem, każdy kurwa, widocznie chce przejść po to. No tak będziesz łapami machał, kurwa, tak pizza będzie stawał. Nie zestraj się, kurwa. Ja już walczyłem z takimi ludźmi, że ja jak wychodzę do klatki, ja nie mam czegoś takiego, że... No dobra, walczyłeś z mega dobrymi zawodnikami, ale dostawałeś od nich w pierdol, nie? Dzięki. No i dostawałem od nich... Nie o tobie mówiłem akurat, o tych mega dobrych. No... Dobra, ja teraz przejdę do Alana. Alan, bo to chyba nie było, to było po poprzednim weekendzie. Wszedłem na twoje story i ty dodałeś znowu wpis, że Arek melanżował. Skąd masz takie informacje? Tak mi doszły słuchy. Arku? Pomówienia. No dobra, okej. Okay. Jak gra w pomidor, kurwa. Pomówienie. Arek, ty coś tam, pomówienie. Tak było w tym hejterze, tak? Hejter, tak, gdzie ostatnio brałem udział. Pomówienie. Dobra, jeżeli tak on tak twierdzi, tak od mnie doszły takie suchy, ale to nie mnie się będzie tłumaczył. Zobaczymy, jaką formę zrobił na sobotę. To tak naprawdę... cicho bądź. To nie jest tak naprawdę w mojej kwestii, tylko w jego, jak się przygotował. Teraz już mało czasu zostało do tej soboty. Sobota zweryfikuje tak naprawdę... Jak się przygotował i to w jego kwestii, w jego sumieniu leży, czy dobrze się przygotował. Sprawdź swoje sumienie, bo ja mam też dobre. Dużo fajnych ja wiadomości dobre. Dochodziło, tylko ja po prostu nie odpisuję tym ludziom, kurwa, i z nimi nie wchodzę w konwersację, bo ale takie jakieś gadania. Ale podobno ty też święty nie jesteś. Jeden drugiemu wypomina imprezy, a trzeba przyznać, że we wszystkich naszych żyłach płynie ta sama biała krew, kurwa. Proszę. Chyba w twoich. U ciebie. Alan, ja jestem ciekaw z kolei, jak ty mentalnie jesteś przygotowany tutaj do turnieju i do walki z Arkiem, no bo ostatnio tak bardzo nostalgicznie do tego podszedłeś. Nigdy tak nie byłem zdeterminowany. Zdeterminowany. No mówisz, co to... I zmotywowany do tego, bo tak naprawdę nie chodzi mi o pieniądze, bo jeżeli dobrze się ta drabinka ułoży, tak po mojej myśli... Ale już chujowo się ułożył, Alan. Nie, patrz. Bo potem jestem ja. Jest Arek.
Najpierw potem będzie zadyma. Piotrka, rewanż z Piotrkiem, ale czekaj, poczekaj, czekaj. Dwa a potem w finale Wigura bym chciał. No to byłoby perfekcyjne ułożenie. No ale wiem, bo ty przeżyłeś jeśli bardzo. Jeśli chodzi o... Na razie skupiam na pierwszej walce. Na razie skupiam się na pierwszej walce, więc... Ta walka, każdy wie, że ta walka mi chodziła już bardzo długo po głowie. No ty przeżyłeś dalej, bardzo porażkę. No właśnie, po razie, chodziła po głowie i mówiłeś, że płakałeś w poduszkę. Mam dla ciebie prezent, mój drogi. O, tam padło. Jebie fotelami. Trzymaj, kochany, będziesz mógł płakać w podusie. Ją będziesz mógł potem bić, dziękuję, bo tą podusię możesz... Dziękuję bardzo. Pokażesz do kamery i pokaż dla widzów do kamery, żeby zobaczyli. Kurwa, myślałem, że dasz mi tego, drugi talerz. Ja wiem, że talerz by ci się bardziej spodobał i bardziej by się przydał, ale... No ale brzydka poduszka. A ja mam teraz, panowie, do was takie... Alan... Koszmary będziesz miał. Takie merytory... Poduszki nie walczą, Arek, tam nic. Takie merytoryczne pytanie, bo wczoraj sobie nadrabiałem jeszcze nasze losowanie par. No. I tam Alan na to nie odpowiedział. Ty rzuciłeś taki tekst, że Alan ma zryty beret. Dlaczego? O co ci chodziło? No zryty beret od imprezowania i od... Przyganiał Kocią Gierkowskie. Że posłuchaj go chwilę, czy ty go... Posłuchaj go. Zresztą tego też można posłuchać. No wszystkich jak posłuchasz, to słyszysz, że mają zryte berety raczej. Tak się nie wypowiadają normalnie ludzie, nie? Ale każdy imprezowo, każdy kurde wiesz, tylko teraz kwestia, czy... jak to ile, na ciebie, tak? Jak na ciebie, nie, jak na ciebie działa na przykład, bo dla mnie bardzo na ciebie zajebiście działa, ty jesteś na melas, potem na trening zapierdalasz, ja, nie? To jest twoje paliwo w ogóle, u mnie chłopaki z sali nas zauważyli i powiedzieli, kurwa, ale teraz przykładasz i zapierdalasz. Jak przyjdziesz imprezy, to w chuj lepiej napierdalasz. Ale powiem ci, że odkąd... Po dwójnym gazie. Nie, no ja nie jestem Marek. A odkąd odstawiłem te imprezy i tak dalej, naprawdę, dużo lepiej się sam ze sobą czuję. Czyli, naprawdę. Ale walki w chuja mi się samo wydaje. To, ja, i samo ja to. Ja imprezowałem na live, chociaż każdy o tym wie, a wy mi się wydaje, po cichu imprezujecie i walicie w chuja, że nie imprezujecie, nie imprezujecie. Po cichu walą w chuja. Ja okej, najbałem się na wizji, to było chuja, ale kurwa, jebane mam, tak wydaje. Przyjdzie na to czas. A wy jeszcze udajecie kurwa świętych, a... Drugi czas na imprezy zawsze się znajdzie, a czas na, czy jeżeli chodzi o narodowy, to nigdy sądzę, że już może się nie wydarzyć jaka okazja, więc postawiłem wszystko znowu na jedną kartę i przygotowałem się do tego starcia jak najlepiej potrafiłem. A jedną rurkę wszystko postawiłeś? Panowie, Greg, tak, bo Szeligę Piotrka dałeś na ostatnim miejscu, ale na przedostatnim dałeś właśnie swojego rywala Tazego, to zobaczmy wasze warunki fizyczne. Chodźcie na środek, spójrzcie sobie w oczy, zróbmy wam face to face. Zapraszam do face to face. Tak jest. Tylko panowie, pamiętajcie, macie walkę za 5 dni, także trzymajcie emocje na wodze. No Greg dzisiaj może pokazać takiego Grega, którego nie widzieliśmy jeszcze. Jak widzicie, słuchajcie, iskrzy pomiędzy panami, a wy, jeżeli chcecie zobaczyć ten pojedynek na żywo, kupujcie bilety fame.tv i za 5 dni widzimy się w Warszawie na PGE Narodowym. Panowie, boxing position. A jeżeli nie możecie pojawić się na arenie, to kupujcie pay-per-view na fame.tv. Wam dziękuję, a zapraszam kolejną parę. Shelly, Wiewiór, zobaczymy Shelly, jak bardzo schudłeś. Chodź. No siłownia służy Piotrkowi, co można powiedzieć. Spokojnie, luźna rączka. Luźna? Luźna rączka. No właśnie czujesz luźna. Poczujesz ją kurwa w sobotę na twojej szczęce. No zobaczymy, no, zobaczymy. A nie boisz się, Wiewiór, tego power puncha Shelly'ego? Nie, nie boję się. Nie boję się, słuchajcie. Boxing position? No i co? Wam dziękujemy, zapraszamy kolejną parę turniejową, czyli Piotr Tyburski i Zadyma. I tutaj, słuchajcie, jest chyba największa dysproporcja warunków fizycznych. Długi jak tyczka Piotrek i mniejsze krępy. Jak ojciec i syn trochę. Pierdol będzie bolał jeszcze bardziej dosadnie. Boli nóżka, boli nóżka, boli nóżka. Pokaż, boli jajko. Tylko umiesz kurwa poniżej pasa bić, bo powiesz, inaczej nie wygrasz, kurwa. Nie, zobaczysz, Tomuś. Do trzech razy sztuka.
W tym momencie 5 minut rozwieję wszystkie wątpliwości i pokażę ci, We wszystkim to jest 5 minut i ciebie. Zobacz. Zdarza się, wiesz, czasem się zdarza, ale to z własnej woli. Dobra, panowie, boxing position. A my w takim razie zapraszamy za chwileczkę ostatnią parę. Tak, dziękuję wam. Alan Kwieciński, Arkadiusz Tańcula, chodźcie na środek, panowie. A ja wam przypominam jeszcze raz, kupujcie bilety fejmama.tv. Alanik, byłeś tak naładowany, jak wchodziłeś na panel konferencji. Cały czas, jestem cały czas. Nie łapiemy za kalafiorka tylko. Ej, lata lecą, a ty w ogóle się nie zmieniasz. No. Wiesz dlaczego? No. O co się pokłóciłeś z kolakiem? Co? O co się pokłóciłeś ze skolakiem? Widzę, że stare nawyki ciągle są. Nieważne. Że ciągle są stare nawyki. Nieważne. Zaraz jesteś taki a sam. A dlaczego ciebie, ciebie wyjebali z grapplingu Kraków? Nie wyjebali mnie. No wyjebali cię. No to... No. Masz pomówienia znowu. No, ale powiedz, no. Nie zmieniasz się nic, ale lata ma ciągle moje, o tym sam. To nie twoje, kurwa. Moja nie twoje. No właśnie, jesteś taki sam, no. Jesteś taki sam jak zawsze, no. Kurwa. Nic się nie zmieniasz, nic. Mm-hmm. Zobaczysz. Boxing position. Mieliśmy kończyć, ale jeszcze was zaprosimy na chwilę, bo ciekawe rzeczy powiedziałeś. Także panowie, zapraszam jeszcze do stołu. Znaczy, słuchajcie, no Alan przez wiele lat jest ciągle taki sam, nic się nie zmienia i wiecie, nie wiem czy wiecie, czy nie wiecie, ale to mogę teraz powiedzieć. On ze Skulakiem się pokłócił o kobitę. To PiS wypisywał do dziewczyny swojego najlepszego kumpla, z którym mieszkał. Czy wy to, rozumiecie? To niech teraz, jeżeli Skulak to ogląda, to niech wyśle, kurwa, co takiego pisałem, bo nic, kurwa, to nie jesteś dziewczyną Skulaka, ale... Absolutnie, jeżeli stary, tak, kurwa, jesteś, jeżeli tak masz informację... O podobną rzecz mieliśmy konflikt 4 lata temu, lata lecą, ale niech wyśle, kurwa, wszystkie skiny, bo to są, kurwa, pomówienia, ty. Nie są pomówienia, absolutnie. Wiem to z pierwszej ręki. No to dobrze, no to jeżeli to chuj, masz rękę w takim razie. Do walenia konia chyba tylko. Mordo, do walenia ciebie w sobotę, kurwa, zobaczysz. Ale faktycznie... Lata lecą, stary, ty się nic nie zmieniasz. O to samo mieliśmy konflikt 4 lata temu. Ty ciągle, kurwa, to samo. Nic się nie zmieniasz, nic. Ale jaki konflikt od 4 lata temu całkowicie był o inną kobietę konflikt? I co... Nie, ale całkowicie o inny konflikt. Całkowicie inny ten. To za łeb. Mordo. Mocne. Dobra, Alan, ale faktycznie pokłóciliście się? Jest konflikt między wami? A jeśli chodzi o Skulaka, to tak, ale to całkowicie źle on mówi, bo kurwa nic absolutnie nie wypisywałem. No to pokaż screeny, nie? Jeżeli tak, kurwa, ale masz... Stary, pierwszej ręki masz te, kurwa, informacje, tak, to je, kurwa, wstawi screeny teraz. No dobra, ale to o co chodzi w takim razie? Jaka jest jakby twoja wersja tej historii? Nie będę tutaj, kurwa, na forum tego roztrząsał, to jest moja sprawa między mną a Skulakiem. Jeżeli będzie taka potrzeba, to nagłośnimy, ale to jest moja sprawa. Załatwię to... My, jak facet, pogadaliśmy, a że on strzelił focha, to już nie moja wina, ja się normalnie zachowałem jak facet. No ja słyszałem inną wersję, że nie zachowałeś się jak facet. W takim razie chujową wersję. Chujową wersję. Alan, a o co, się, kurwa, nie o co chodziło zmieniłeś? Obiecałeś, kurwa, obiecałeś, że nie będziesz walił. Alan, a o co chodziło z tym, że Arka wyrzucili z Grappling Kraków? Mam wiadomość od chłopaka, który mi to wysyła, wszystko, kurwa, mogę wstawić, akurat wiarę w wiadomości. Jest tylko narzędziem. Grind cały czas, nie ma dnia bez zarabiania. Każdy ruch daje hajs, oni mówią, to nie praca. Jak marnujesz mój czas, to najlepiej tu nie wracaj. Jak nie umiesz w to...